piątek 3 lutego w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej odbyła się po raz pierwszy uroczysta gala, podczas której dzieci z terenu gminy Istebna otrzymały stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz sportowe osiągnięcia. W wydarzeniu tym udział wzięli wyróżnieni uczniowie oraz ich rodziny. Pomysł zrodził się na podstawie gali sportu, ponieważ gala sportu, która jest od 3 lat co roku prezentowana, gdzie nasi sportowcy mogą być docenieni, skupia bardzo wiele młodych ludzi, młodych talentów i rodziców. To jest takie 5 minut dla nich. Ten czerwony dywan na gali sportu zrobił swoje i chcemy to samo powielić, jeżeli chodzi o edukację. Chcemy docenić tą wartość, jaką mamy w naszych dzieciach, w naszych uczniach, w naszych rodzinach i chcemy to bardzo mocno podkreślić i wyeksponować. Po to dzisiejsze święto, a w tym roku szkolnym po raz pierwszy nasze stypendia wzrosły, ponieważ za wysoką średnią powyżej 5.0 płacimy ze strony gminy Istebna na konto rodzica 500 zł. 2 razy w roku można uzyskać takie stypendium. Jeżeli chodzi o niższą średnią 4.75 do 5.0, to wówczas 2 razy w roku po 300 zł taki zdolny uczeń może przeznaczyć na swój dalszy rozwój, na swoje potrzeby, na swoje zainteresowania. Także cieszę się, że w taki wymierny, konkretny sposób mogę docenić naszą młodzież, która stanowi przyszłość Trójwsi Beskidzkiej. No to na pewno i jak widać, ta młodzież jest tutaj zdolna, bo trochę tych stypendiów, tych listów tutaj wręczyliście dzisiaj. Tak, dzisiaj wręczyliśmy 105 stypendiów, także jest to bardzo duża pula. Po pierwsze, jeżeli chodzi o liczbę uczniów, po drugie też finansowa. Cieszę się, bo to są najlepiej zainwestowane pieniądze i myślę, że ten fakt, kiedy przy fanfarach wchodzą na scenę zdolni uczniowie razem ze swoimi rodzicami, to jest to ta chwila dla nich, poczucie bycia ważnym i też co podkreślałam na początku uroczystości, w ten sposób stanowi to motywację dla innych uczniów, którzy może osiągają niższe wyniki, a mają potencjał, mają zdolności i mogą tak samo pod koniec roku na tej sali, na scenie znaleźć się. Więc chcemy, żeby to był pewien prestiż i myślę, że tutaj ta frekwencja i też przyjście rodziców, wychowawców, nauczycieli powoduje to, że jest to uroczystość ważna i potrzebna. Każdy z nas chce być nagradzany, motywowany, dlaczego nie zdolni uczniowie? Ja stawiam na dzieci, na młodzież, na ludzi zdolnych, którzy w przyszłości będą lekarzami, będą realizować się w zawodach, których dzisiaj na rynku brakuje. Dlaczego to z Trójwsi nie może być słynnego pilota F-16? Ja myślę, że w nich jest na tyle wysoki potencjał, że mogą osiągnąć każdy cel. Czyli rozumiem, że to już będzie tradycja. Tradycja i za pół roku spotykamy się kolejny raz na zakończenie roku. Szykujemy niespodziankę i na pewno ten prestiż gali edukacji w gminie Istebna będzie odpowiednio prezentowany, tak żeby faktycznie poczuli się nagradzani na wyjątkowej uroczystości i z taką satysfakcją, że warto było się starać. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.